Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Resident Evil Retold Demo. Jest ze mną Deseo. Jestem. No i kontynuujemy idziemy to w posiadłości, w posterunku. Ja sobie tak, tylko te naboje wezmę. No i powiedziałaś ostatnio, ja mi się dupy nie chciało ruszyć. Aha. No dobrze, idź na pierwszy ogień, powiedz mi, co tam. Ja mam cisza. Zabrać? Taka kamera na okna to nie fajnie chyba. Zbiera się coś. Ja nie wiem. Liker, no, tak? Ale liker, no. Bo to na podstawie tego Beboka. To powinna być ta scenka, że on z tego szybu spada i tak dalej. Wow, ty. Ale jęzorem nie bije, bo przecież nie może. A może była cutscenka, a my jej widzieliśmy? No była, nie? Tu, na pewno. No właśnie. To był taki efekt, nie? A teraz to my tak, wiesz. Odsuniemy sobie zwłoki? Ja potem wszystkim będę musiała sobie przejrzeć to, czy faktycznie te cutscenki są w tych momentach, bo nie miałam żadnego przerywnika, wiesz? A wiesz, co ja zrobiłem? No? Podszedłem do tej takiej półki, która tutaj no właśnie, stoi. No. Ona zrobiła coś i nic się nie wydarzyło. Co ty gadasz? Z tymi takimi dziwnymi rzeczami? No, ale jakby popycha to i coś bierze, ale w sumie nie wiem co. No, jakby przesuwała i coś wyciągała stamtąd, ale no, tak właśnie. Patrzę... Jesteś w akwipunku dodatkowo? Nie. No to hit. Te drzwi się otwierały chyba z koniczyną, albo kluczem z koniczyny, albo się mylę. Nic nie ma z tymi zwłokami? So you made it, fine. To był głos tego, słuchaj, komendanta. Aha, no właśnie słyszę go. Przedrze taki ciul właśnie. Mówię znajomo. No i zginęłam. Czemu? Zagryzły mnie psy. Co ty? Ja nie rozumiem, co chodzi z tą... nie rozumiem, co chodzi z tą szafką i denerwuje mnie to. No ja Jezus, tych zombie jest tu za dużo. Ja ciągle życia nie mam. Już masz też spray cały jeden, a ja nie mam. Mam spray i mam chyba tą roślinkę. No, bo ja mam tylko roślinkę w ogóle, co za żenuła. Co świetnie mi idzie. Jezus. Chyba, czy mnie podpali ten diabłąk, czy on zniknął? Już zniknął. To w ogóle wyglądało tak, jakby ona tą szafkę popchnęła, ale nic się nie wydarzyło. Ale ja to zrobię, bo może jest coś niewidzialnego, co trzeba zrobić, wiesz o co chodzi. Zrób. Dobrze, że jest amunicja nielimitowana, bo jakby trzeba było zbierać naboje. Idzę. To mogło być kiepsko. Uf, cóż w ogóle rezydent by był? Zero zapisu, zero naboi, zero leczenia. Idę z shotgunem na nich. W ogóle i tak trzymasz naboje jakieś. Bo ja nie mam. Jest dużo drzwi, znaczy nie dużo, bo dwie pary, ale nie wiem gdzie iść. A wiem gdzie tu wychodzi. Ja pierdziele. No co, znowu mi zginiesz? Wiem ci, że... Jakbym miał drugi raz dwójkę przechodzić remake, to nie wiem czy bym chciał. Będzie z tym Mr. X-em. Co? No, chciałoby mi się. Mam do ogrania, słuchaj, na odwrót. Na odwrót. No ja widzę, że chyba tego zombie nie zabiję, bo wpakowałam w niego już 10 naboi z shotguna i nic. To hit. 10 naboi z shotguna z bliska. Czaisz? Uh-huh. Czaisz bazę? Czaję. No dobra, tutaj się szło do tej sali konferencyjnej. To jest jakieś... Tak, pamiętam. No niby ta... Coś tu jest, tylko generalnie... Taka sala. To jest rewolwer. Rewolwer. Uh-huh.
I na dół jest zejście, ale ja nie wiem, czy ja chcę. Na dół? A cóż tam mogłoby być? No właśnie, nie, a to no, jest drabinka, chodzisz... to można iść. No dobra, ale to może zobaczmy, co tam na jest górę? Jeszcze na koniec. No dobra. Ja sobie wezmę tą małą roślinkę, no bo co? No to... Mam jeden sekret, ja bym chciał więcej. To są drzwi. Słuchaj. No drzwi, no i tam zombie. W tych drzwiach? No. Byłeś tu? Aha, ale coś jeszcze? No jest spray na końcu. Można się... Ale spray jest na końcu. Koło krzeseł. Tak, bo tu muszę tych schodów. A, ja wiem, o co chodzi. To jest tak, tutaj się idzie na górę. Dobra, ja to pamiętam. W trójce nas tu Nemesis... Nemesis nas tutaj gonił, pamiętam. Dobra, ale to co, schodzimy, idziemy na górę, czy tam schodzimy na dół? No nie wiem. Tutaj moim zdaniem powinien być safe house, bo tutaj pod schodami zawsze był. A nie ma. Był. A zobacz, Ashfordy są na zdjęciu skąd Weronika. Mhm. Był. Co robimy? A, to można przesuwać. Nie, no słuchaj. Ale na górę polazłaś w końcu, czy gdzie? Nie, no chodź, idziemy na dół. Na dół, okej. Okay. No bo tam jest drabinka, można wrócić, to spoko. Mm. Tak, tu jest ciemno. Ja coś mi się zbuczył, jeden z tych zombie i gdzieś mi za drzwiami jęczy ciągle. A mi cały czas jęczą. Cały czas. Chyba, że oni pod spodem są. Właśnie. No, pod spodem są. To jest zapis, to dobrze. No jest, jest. To za sala jakaś w ogóle. Próbuję sobie jakoś tą salę zwizualizować z oryginałem, ale nie kominę. Jest kominek. Bo zabiłem tego zombie, żeby mnie tu nie wkurzał. Nie do końca, co to miałaby być za sala? No ja tym bardziej nie kojarzę. Ja tylko się... Tym bardziej, że nie było tam zejścia w dół. To może być już jakaś inwencja, wiesz. Twórcza tutaj. Not available in this. Co? Demo? Aha, rozumiem. Okej. Okay. Czekaj. No ale zapiszę to. A gdzie ty to przeczytałaś? Not available in this level. No na takim pasku tutaj. Na ziemi. W górę jakieś maszyny są. Tutaj jakieś. Aha, bo tutaj, okej. Okay. A to nie jest jakaś... To chyba my tu nic nie zrobimy, tak mi się wydaje. A co jest jeszcze po tych schodach tu z tyłu? Ta maszyna tam? No właśnie tam? Ta maszyna tylko. A, no to available też. Aha. No to chyba... No ale zapis był chociaż, nie? Chociaż tyle. Coś będzie do suwania chyba, jakaś zagadka się szykuje. No dobra. Okay. Ale bez sensu, chociaż szapteczka by tu mogła być. Ciekawe, czy długi ten pierwszy level mu wyszedł, skoro ma skończony. Badam. Panowie dalej widzę nie dają za wygraną. Ale nie, mi nie jęczy już nic. Ale mi tak, bo ja ich nie zabijam. Aha. No tutaj był Nemek, pamiętam. Powiem ci, że te nasze sekrety to nam idą jak krew z nosa. No powiedzieć. Trochę aż wstyd, nie? Dopiero jeden misiek, no dejże spokój. No a to się suwa? To się suwa. To się suwa, tylko teraz idę się rozejrzeć gdzie. Gdzie, no. Ale była taka zagadka. No dobra, no jest tutaj takie coś. No jest. No to czy tutaj było. Były akurat diamenty? Nie tak wiem, czy gemy. Pamiętasz. No, były. I w trójce nawet też było to miejsce. Już jakby... Jillką też było to wszystko. Mhm. Właśnie brakowało mi tego w remake'u, szukałem. Nie znalazłem. Ani w dwójce, ani w trójce nie było. Takich pomniczków właśnie. Mhm. Jezu, zaś to czasować przez całą długość. Niestety. Ja kocham ten strój Claire. Zajebisty jest. Zajebisty jest. Mhm. Tylko jak ja grałam chyba w remake'a, to później... Znaczy ja w ogóle chyba brałam ten oryginalny strój. Tak brałaś, wszystkie zmieniałaś na chyba te. Co? A idę też chyba sobie włączyłaś, nie? Tak, to bez płaszcza. A później Leon był przykryty płaszczem, ale to już szczegół. No tak. Pamiętasz to? No. Nie chciałoby mi się robić takiej specjalnej tej wersji scenki, żeby wiesz. No. No ale już po trójce...
Pff, nie mam zaufania do nich po remake'u. Nie twierdzę, no, że to była zła gra. Ja, to była zajebista gra, tylko ja nie wybaczę im, że tak wiele zajebistych momentów, lokacji pominęli. Tak. Otworzyły się drzwi, no i co? No, wyjdziemy. No nie wiem, czy chcę. A little girl? To Sherry tu była. Sherry? Wait, come back. No ja tam jeszcze nie idę. A ta sobie biega, to w ogóle hit. Ale, a tam są naboje. Bo ona przez ten szyb wentylacyjny uciekła. Tutaj jest pokój Starsów. Missing person. Zobacz na Larę w ogóle drącą jabłko. Jest takie coś? Czekaj. Aha. This must be. A? W ogóle na ścianie były te ślady po likerze, chciałam ci powiedzieć. To jest zapis, to ja to zapiszę od razu. Gdzie jest zapis? No właśnie tam koło przejścia, gdzie ta larwa mordę drze. O, tu są kolejni jacyś. Ciekawe, czy w ogóle w te takie... A tu jest Crash Bandicoot plakat, w ogóle hit. Coco jest i wszystko. Fajnie. Mega. O! Znalazłem fuse, to trzeba będzie wrzucić tam do obrada. A, to jest w ogóle... Poczekaj, no widzę kraszyka. O, Rebeczka jest, Rebeczka. Zdjęcie było jakimś takim sekretem. Ty, tą szafkę da się tu jest bezpiecznik, wziąłeś, tak? No i do brada trzeba będzie wrócić, pewnie do kibla. No. Tam były takie. O, Rebeka, nie no, te takie smaczki są smaczki zajebiste. Smaczki zajebiste, mhm. A w kiblu jest przycisk. I to zdjęcie też się odblokowywało, pamiętam. Tak. Przechodziło się z tą rolką filmu. Mhm. A to też takie ukryte było, właśnie fajnie. No i co, tu jeszcze coś jest? Aha, te drzwi koło Likera się otworzyły, okej. Okay. To jeszcze raz to zapiszę. Już przechodzę koło nie, tej. Pewnie też. Nie, ja teraz dopiero zapisuję. Wale się w tą ścianę ciągle na mnie ojczy. Nie da się otworzyć, co? No bo to trzeba mieć klucz jakiś. Ej. No i to też jest zamknięte. Nie chcę zapisywać, ja już nie chcę zapisywać, dajcie spokój. No to jest głupie. To co, wracamy się? Trzeba się wrócić. No, nie mamy chyba wyjścia. No, pewnie coś wyskoczy. Czyli na pysk. Tak, mamy bezpiecznik i co jeszcze? No i tam się otworzyły drzwi jakieś, i tak? I tam się drzwi otworzyły, koło Likera. Mhm. No to grubo. Grubo i chciałabym wiedzieć, gdzie są sekrety. Aha. Ale to cztery w tym levelu, czy cztery w demie? Nie no, chyba w demie, nie? Bo to jest różnica. Nie no, ja myślę, że w demia. W demia. O Boże. Ale gdzie też trzeba wrócić? Tutaj przez te wszystkie ciemności przez te wszystkie ciemności, tak. To jest salka konferencyjna. Tak, tutaj jest wózek widłowy. Nie da się tu u góry, gdzie jest ten wózek widłowy? Na przykład na to? O, da się. Czekaj. Ej, to jest monkey czekaj, jakieś czekaj. Jakby? To jest monkey. Ej, to jest monkey. Tak. Gdzie? Gdzie to prowadzi? Nie wiem, ja idę. Ja idę, okej. Okay. To ja też. Ale przez rurę to se raczej nie jest przejdzie. Jest jakaś dziura? Ty. Tu po lewo jest. Tu jest misiu, tak, to jest sekret. Nie widzisz, chciałaś, masz. Chciałaś, masz. Jest, no. To super. Jest misiu, no. Git. Dobra, no to przynajmniej połowa jest. Honor uratowany. A czemu ten misiu? A czemu nie szopy? Bo to są misie. No ale szopy bardziej dobra, takie, wiesz. Pamiętam to. I co tutaj trzeba się mieć na uwadze? To była korbka, pamiętam, w klasyku, w oryginale, a tu jest klucz, no. Okej. Okay. Ja nie podoba mi się ta nuta. W ogóle! Od początku będziemy musiał ten sekret iść, to ja nie chcę. No właśnie, jest ta nuta. To Liker? Tak. Rewolwera, bo mam bardzo dużo tych. No boi. Dobra, ale powiedz mi, do czego ten klucz Starski? Aha, no to do ich pokoju. Gdzie ten Liker? O co? Boże! O Boże! Ja bo nie wiem, czy on mnie podpali, czy nie. Ja go nie zabijam, bo on mi nie wyszedł z tego pomieszczenia. Masz jakieś cheaty, czy coś? Znaczy nie no, wyszedł mi na ryj, ale nie wyszedł z tego pomieszczenia. Znaczy, on mnie podpali, jak on się pali? Nie wiem. To może być trochę dupa wtedy.
Dobra, już, ale słyszę jeszcze zombie znowu jakieś. No tak, mi cały czas łażą tutaj i mi brużdżą. Gdzie wracasz do brata, czy co? Aha, gdzie bo jeszcze poszłaś? Brat. Zapomniałam, no trzeba do brata, no jak nie? Najpierw tam, tak? No jasne. A to jest klucz, że niby tam do góry z powrotem? Tak, do tego pokoju Starsów, nie? Mhm, to ja się wracam do brata. Ale ja też. Nie zostawię chłopa na kiblu samego przecież. On już pewnie nie żyje. No pewnie tak. Dobra, zapisałem to po drodze oczywiście. Ja też. Nie byłbym z sobą. Co? Ale to jest głupie. Dobra. W ogóle jak on się znalazł tam w tym kiblu? I zamknięte były i wszystko, on sobie tam siedzi. No nie? Dziwna sprawa. Ale ten kastron nam idzie jak krew w nosa. No tak czuję. Znaczy teraz już nie, ale przez te, ale wydaje mi się też, że przez ten, te save'y, wiesz? Bo, tak. Te save'y to jest super, jak jest maszyna w samym rezydencie, a w tej erze, wiesz, jedna głupia pomyłka i leżysz. I to nie jest dobre rozwiązanie. No bo tutaj każdy skok, wiesz, może być śmiertelny tak naprawdę. Dobra, otworzyło się. On tutaj ma zatwardzenie chyba, albo jakąś raczkę. No, nie poleciało, bo trzyma się dalej. Ślizgawice ma. No, nie ma ślizgawice, on ma zatwardzenie. O, sekret to jest. Tak? Mhm. O, no to już trzeci. Tak. To będzie był pierwszy gdzieś pewnie daleko w tyle, gdzieś, gdzie te beczki na przykład. Może tak być, a za to... Chyba, że trzeba było się cofnąć teraz. O Jezu, wejdźcie tutaj do przebieralni. Nie. Nie. Idę. Mogę z powrotem? O Boże. Mogę. O Jezus, dobrze. Ja chcę z powrotem. Jak ona wygląda w ogóle? No, ale ja z powrotem sobie wzięłam Claire. Nie chcę jej. Co to za dźwięk w ogóle? Na strój klasycznej Lary tak, jest tak. Czas kiedy indziej. No. Ale fajnie, że tak dał, super. Nie? Mhm. No dobra, to się wracam. A ty, a wracamy się tam, czy nie? No jak gdzie nie, te beczki takie były? Tam... Nie, bo jak ja tam patrzałam, to tam chyba nie ma nic. Nie ma? I jak ja tam od góry patrzałam, bo myślałam, że tylko na początku są te beczki, ale one są po całej długości i tam nie było żadnego jakby wejścia. No to po co te beczki są? Bez sensu. No nie wiem, chyba, że chcesz tam iść, bo nie. Tego, czy tam coś jest, to nie jestem pewna. Ale nie mamy celownika jeszcze, nie? Tylko rewolwer. Nie. No to nie. Już tam ciul. 3 to jest naprawdę bardzo ładne, wynik, wiesz? No. 3. Ładny wynik, bardzo ładny wynik, to by było wszystkie. Ja sobie może jeszcze takie zrobię tutaj, o, screena na ORD. O, że to będzie na, wiesz, miniaturę. No tak, tak, tak. Samo wnętrze też bardzo ładne na miniaturkę. Może ja tutaj zrobię, o. Pięknie. No dobra, to idziemy. Ale do... jest jeszcze wyższe piętro do eksploracji tej posiadłości, znaczy komisariatu. Było jeszcze jedno. No powinno być. Hali, nie? Powinno być, bo prowadzące tam do tych trybków. No właśnie, a my co? Gdzie my chodzimy? Jezus. Te drzwi się w złą stronę otwierają. Coś mi tu dyszy. No to proszę, ja siorbię to. Nosem cały czas. No siorbię coś, ale to nie ty. Co ci siorbię? Boże. Chyba, że to ona coś. Może takie fapane. Aha, to? Spoko, fajnie, że liker jest w ogóle tutaj. Chyba, że to dźwięk likera właśnie. Tak, bo, no bo liker tak dyszał. Ale ja zabiłem wszystkich. Ja słyszę, on gdzieś chodzi w kanałach. Nie wiem, ja likera mam... Ja likera mam tam, gdzie się przesuwało. To on mi gdzieś chodzi, ukryty jakiś jest. Powinny być jeszcze dźwięki z remake'u. No to pewnie on zeskoczy z jakiegoś... Boże. No właśnie, zeskoczy z jakiegoś szybu. Dobra, już. Tak? Zabity. No, wiedziałem, że mi coś tu fapie. Jesteś w pokoju Starsów? Idę, jestem. W sensie otwieram. Chris is not here, I have to leave this town. A to niech idzie w pistu. Zdjęcie, które jest znane nam z tego. O, Boże, jaki kalendarz. To nieźle się bawią w tym biurze tu. No. Apteczka, ciekawe, czy da się z tego wyciągnąć apteczkę, jak w rezydencji. Ładnie to wygląda, w sensie... Tak, da wygląda, się. Ale ładnie, jest. Patrz, da się, to cosplay, jaki hit.
No. Jak się wychodziło z tego biura, to wychodził nagle faks, pamiętam. Było. Ale w trójce też było, jak się wychodziło, że nagle zaczęło działać ta aparatura jakaś. To nie tu było. Tu. Jest to zdjęcie faktycznie, a ta monetka... To jest chyba do głównego... Unicorn Medallion. Jednorożec w ogóle hit. No dobra, wychodzimy, nie? A to już wszystko na pewno? Nie wiem. Znowu jest kanał tego, Boże. Jeszcze bym sekret chciał jeden, wiesz? Ja też bym chciała. No nie wiem. Cholera wie, gdzie mógł być. Tych beczek się tutaj nie da rozstęp? Czy kartonów? Da się, jest granatnik. Jezus, gdzie? No w tym pokoju w rogu apteczki. Idę. Działaś, tuż poszłaś. Idę już. Dawaj, rozwalaj to. No i co teraz? No. Aha, tutaj no, potrzeba klucz, taki tag jest, okej. No dobra, no to wracamy do głównego niby, tak? Tak, no tak, to ten medalion to chyba tam, nie? Czy nie? No tak było, no tak było, ale czy tak? Dobra. Okażył się. Czekaj, a jeszcze jakbym mogła zobaczyć... O. No brakuje mi tego safe house'a w tym miejscu, bez sensu, powinien być. Pod tymi schodami to przecież... Powiedz, czujesz. Boisz się, że zaraz coś wyskoczy na ryj i koniec będzie. Mam granatnik, co ty? No, Mr. X może mi wyskoczyć, jeszcze się boję. Ale on słaby był akurat. Słaby był. To najgorsze jest to, że ja... Nie oznacza, że teraz nie będzie mocny, nie? Ja nie mam apteczek w ogóle, w sensie tą jedną mam chyba tylko. Nie, dwie duże, okej. Okay. Się skończyły sloty na zapisy, w ogóle nie wiem, jak to zrobiłem, weź. Jezu! Nie chcę zapisywać już. Nie da się nic wyciągnąć? Nie. No i gdzie to włożyć? Do fontanny pewnie, nie? No, tak. Tak by wypadało. Coś się zatrybiło. O, i się pojawił magiczny klucz. No dobrze. Nie wiem z jakiej racji, ale... Jezus! Już by mnie chciało użyreć. Aha. Ja nie mogę wziąć tego klucza. Dobra, mam. No tak, ale to ten klucz gdzieś tu było, pamiętam. Ten klucz na samej górze z powrotem. Tam, gdzie Sherry uciekła. Pewno? A, tak? No, tam w lewo, tylko że tutaj nie ma już ten... Nie ma jak na górę wejść ten, gdyby sensu. Nie, no to musimy znowu tą samą drogą. Tak. Właśnie, o, i to był właśnie minus też w gameplayu, że backtracking duży. Tej recenzji tego kogoś. Czy ogólnie w... Tak, tylko tego nie wiem, czy bym się tego czepiała, bo w... No to jest Resident, no tak się w grało. W Residencie było bez bardzo dużo wracania, zwłaszcza czy to w jedynce w posiadłości, czy to w dwójce. Było. No nie wiem. Aczkolwiek to nawet jest w tym custom, najgorzej, tak? Nie? Mogło to by być troszkę bardziej wyważone. No mogło. Jest tam zapis gdzieś u góry? Już nie pamiętam. Tworzę te drzwi. Ale chyba jest, nie? Tam w tej ciemni obok. Tak. No to ja to zapiszę najpierw. To ja też. Czekaj, gdzie jest ta ciemnia? Aha, tu. Na prawo, no. Boże, te drzwi są w tą stronę pootwierane wszystkie, mówię ci. Dobra, zapisuj. Głupie to jest. Może w tej skrzynce coś będzie nagle do rozwalenia? Może się dają rozwalić? Niestety. Tu są szpony likera, chciałam ci tylko tyle powiedzieć. O, super. Wkładam klucz. No to będziesz walczyć. Ja sobie w ogóle, wiesz co, wezmę, nie wiem, rewolwer. Ja cały czas z rewolwera jadę. Leon, o! Aha. I pogadali. Okej. O, cześć! Z nożyczkiem biegasz? No co, dzieje się tak, jak się zawsze dzieje. Otworzę te drzwi.
No, on tam idzie, ale ja jeszcze on też pony. A tylko tej miotły nic nie ma? On tam polazł. Nie, to ja idę jeszcze tam na wprost. Bo tam Sherry właśnie uciekła, ale jakimś tam szybem pamiętam. Tutaj są jakieś tylko obrazki. Aha, to jest ten po lewej. Ten pierwszy po lewej to jest Palito Perezito, ja go kojarzę. Ale te szpony nic nie znaczą? Chyba nie. To chyba nie ma nic już, nie? Ja tu nic nie widzę. Nie, nie widzę nic. Dobra, to idę tam. On z tym nożykiem pewnie będzie coś zabijać. Mógł jest tak dużo schodów. Jakieś krzesełko tutaj jest. No jest. Pewnie jakiś sekret. O, tam dźwignia jest na przykład u góry, koło tego krzesła. Prawda? Jakoś z góry trzeba się opuścić. No. Mhm. A te drzwi rozumiem, że nie da się otworzyć. One w ogóle jakoś dziwnie świecą. Na dół jeszcze coś? Otwierasz na przykład tą? Nie. Fajna nutka gra. No, rezydentowa. No. Co tu jest? Bo tu byliśmy? Jakieś po tej drugiej stronie schodu? Właśnie, widzisz to takie zejście tu? No, tak jakby tyłem, nie? No, schodzimy? Tak. Czy jak ona jączy? Może jakiś secret? Było czwarty i by było super wtedy. O, tylko tu jest zamknięte. Jezus, spoczyłem się w drabinie. A to jest drabinka, okej. Może czymś nic, nic tu nie ma. A ta szafuczka? Nie da się. Coś nie. No to trochę dupa. No, może no, otworzymy. Dupa. Chyba, że no. Może to będzie nasz czwarty sekret. Mówisz? Czujesz to? No tylko trzeba by było czymś to otworzyć na pewno. Dobra. Ale że to niby... Aha, on tutaj czeka na nas. Cześć. Macha coś. No macha, macha. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know, but it's too dangerous for her to stay here alone. Would you help me look for her? No to szukamy Sherry. No i tak sobie skoczyłem, że nie trafiłem na drugą stronę. Hit. O nie! No nie! Ja muszę to też powtórzyć. No nie trafiłem, tam zniosło mnie. Nie o to chodzi. O. No jestem lamą. Nie mogę przeskoczyć na drugą stronę. No nie rozumiem. Ty gadasz? Musisz się tak troszkę wykręcić, nie? No, no wykręcam. To, bo mi przeszkadza tam, musi tam stać on. Nie wiem, no ja tak z boku przecież. No ale... O co chodzi? Fuck! Trzeci raz już tam wchodzę. No jaki bug? To był bug akurat, bez sensu. Co ci się stało? No chciałam się opuścić na dźwignię naścienną, a ona no! I wiesz, jakby zleciała, zleciała i wyleciała z dziury. No jaka głupia. O Boże. Wyleciała mi z dziury. A ja nie mogę nawet przeskoczyć. To zrobimy to inaczej, jak ona tak nie chce. A ja nie mogę tego przeskoczyć, to jest jakieś... Pobiła się i no... Drzwi się otworzyły. No fajnie, ja nie mogę przeskoczyć, bo może mnie... otworzyły się właśnie te, które chcieliśmy, żeby się otworzyły. No mnie nie widziano na ścianę, ja chcę zapisać co w tym miejscu. Tak, to się otworzyły te, co chcieliśmy. Posuwa mnie ten taki skos. Nie może. No mnie ten skos przesuwa. A, ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Chodź tutaj. Nie mogę, bo ona nie chce mi się wespnąć. Coś jest nie tak z tym miejscem. Boję się. Koniec. Co ty? No. No to nie, no to tu za szybko. Koniec, 3 na 4, koniec. No to... Fajnie, bo... To mamy lipę, bo nie zebraliśmy sekretu. Może w pełnej wersji nam się uda. Byłoby miło. Ja nie mogę tego zrobić. No ale nie, ale czemu? Ale ty skaczesz tam na wprost, tak? Normalnie no, na łapki. No, tylko wiesz... Tak, tylko że po prostu jakby od samej lewej strony troszeczkę no. Minimalnie wykręcam i się łapię już. No ja to wykręcam, ale to mnie przesuwa w przestrzeni. Jakby coś mnie blokowało, nie wiem co to ma być. A jak już się złapię samej krawędzi, to jest ta barierka, która mnie blokuje na wejście, nie mogę się przesunąć. To też jest jakiś bug. No, hit. Dobra, no to w tym czasie możesz ocenić. Nie mogę. Poczekam na ciebie.
Nie możesz? Nie mogę ocenić teraz. Czekam na ciebie. To ja mogę oceniać już. Tak? No to dajesz. Jestem ciekawa. Co znaczy powiesz? Tak, bardzo mi się podoba, znaczy graficznie i te wszystkie smaczki, plakaty tak, i tak to dalej, super. To jest super. A w porównaniu z tamtym właśnie trójeczkowym customem, to jest mega. Znaczy w sumie nie trójeczkowym, tylko jedynaczkowym. No. No, tak, to mi się bardzo podoba. Model tutaj Dziołchy i to, że ona gada coś ciągle, super. Mhm. Tylko, że te powtarzalne dźwięki są niepotrzebne. This must be, w kółko powtarza bez sensu. To mi się nie podoba. Fajnie, że... Znaczy, mogły dopracować te modele tych wielkich jakichś Mr. X-ów. To jest trochę przesadzone. I niech ten... Jak się to mówi? Musi jakoś te poziomy tych zdrowia wyrównać przeciwników, bo to jest niemożliwe, żeby zombie było mocniejsze niż Mr. X czy tam jakiś Licker. To mi się nie podoba. No tak jak ty mówisz, 10 strzałów z szoguna i on sobie dalej chodzi. No, dajcie spokój. Dużo jest takich właśnie niedociągnięć. Tak jak ja na przykład teraz się męczę z kokiem, którego nie mogę zrobić. Nie no, dobra. No ja sobie spoileruję i patrzę, gdzie jest pierwszy sekret. No. I z jednej strony na plus, że nie mogę zapisać, z drugiej strony na minus, no bo jest to wkurza. Takie bardzo rezydentowe, ale jeżeli chodzi o customy, no to jest to irytujące na pewno. Tak, to sam początek nas wkurzył najbardziej chyba, bo to trzeba powtarzać. Tak. No ale pomijając to, ja bym nie ocenił tego na 4 aż... Aż tak. Tak jak ten chłop tam. Mi się podoba. Mi się podoba. Ja widzę potencjał w tym. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część levelu i dwa inne. Bo mają być 3. Dla mnie super. Mega to jest odtworzone. Widać, że tutaj ktoś z pasją się tym zajmuje i że to nie będzie jakaś fuszerka. Więc... Też tak uważam. Dla mnie spoko. Ja nie wiem, czy chcę oceniać to demo. Ogólnie mi się podoba, ale nie będę oceniać. No bo ciężko, bo ciężko to ocenić, dlatego że z jednej strony jestem zafascynowana tym, jak to super jest zrobione, a z drugiej strony właśnie takie w niektórych miejscach to jest bardzo uciążliwe. Tak. Ja bym proponowała, nie zrobiłeś to już? Tak, już mam menu dawno. No to wejdź do New Game, zacznijmy to od nowa. O Boże, no. Mamy dopiero niecałe 20 minut, to możemy pokazać pierwszy sekret. Jest w tym sklepie takim różowym w oddali, gdzie powiedziałeś, że się pali i nie można nic zrobić. No to mówiłem, zrobić. Że Arukas, tak? Tak. My musimy tam iść generalnie. To, że to się tam będzie palić jakieś główienko, no to my musimy po prostu odskoczyć, no i tyle, no nic nie zrobisz. Aha, w ten sposób. Czyli muszę przeskoczyć przez te wybuchane i tak. Tak. No dobra, już nie mam życia całego. No i co? Przeskoczyć to palone, czy jak? No jest, podpaliłam się, wiesz? Także jeszcze raz. Ja też. Uwielbiam to, naprawdę. Znaczy tam na tą robkę musimy wejść, jakby no zacząć odskakiwać do Rozumiem. Tyłu, nie? Jezus. No pokażmy chociaż swoje. Znaczy fajnie, pokazać my tego nie pokazaliśmy. Ale wiesz co, bo nie pokazaliśmy, ale ja bardzo chcę to pokazać, a powiedzieć ci dlaczego? No. Dlatego, że jest tam taki sklep z zajebistymi tytułami z PSX-a, że to jest szok. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że fajnie, że dał cutscenki jakieś tam porobione. To, tak. Że my ich nie widzimy teraz akurat. Tak, ale je oglądaliśmy przed, także... Tak. Jak ja mam to zrobić? Gdzie mam wejść na tą ropę? Jak ty to przeskoczyłaś? Dobra, udało się. Ale jak to zrobić? Idę tam. No podchodzisz trochę tam na tą ropę dalej, zaczyna wybuchać, no, no. I odskakujesz, nie? Aha. Ja się boję. Czuję się jak jakaś kula by miała spaść na mnie. Nie wybucha mi to nic tu. Zaskoczyłem to, po prostu nic mi wybuchało. Dobrze. Dobra. Dobra, idziemy rozwalam do sklepu, to. No, szybkę trzeba wywalić. O Boże, o Resident Evil 3, 2, Tomb Raider, Boże, zobacz, Final Fantasy. Zobacz, jakie są tytuły, Sailor Moon, Parasite Eve. No to jest po prostu, słuchajcie, jestem w niebie, mogliby mnie zamknąć w tym sklepie. Piąty element, ogrom cały. A to powiedziała, Nothing Unusual, co za Claire w ogóle, jakaś niemiła. Piąty element, hit, Tekken 2 widzę. Tomb Raider 3, Sailor Moon. Spyro jest nawet. Jest... Wow. Final. No Claire się śmieje z tej, z Lary. Aż to?
Czekaj, podszedłem do tej Lary, co kopie tego chłopa i tylko koko jest i ona się śmieje. Zaraz, 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 tylko jeszcze sobie tytuły chcę tutaj popatrzeć. Dino Crisis. No zaraz, to grubo. A widzę to właśnie. Mhm. I ona się brechta z tego. Poor old man. No spoko. No. Okej. No to dla takiego sekretu, słuchaj, rozwaliłam tą szybkę, ale ona tutaj nie chce nic. Ja tutaj idę manki teraz, zobacz, tam jest ten sekret w manki? Chyba tak. Jeszcze sobie patrzę tutaj. Kołdelka, czy coś takiego. Była taka gra zajebista. Kołdelka. Coś takiego. Kołdelka. 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 Wiesz co, na bazie, właśnie też takie kamera typowo rezydentowa, bym powiedziała. Gdzie ty masz jakieś manki? A tu masz manki. Rzeczywiście jest ten sekret i tu jest nawet Uzi, ty. A, no widzisz. To będziemy wiedzieć tam kiedyś. Chyba, że nie będzie tego sekretu tu. No różnie może być. No właśnie. To fajne to jest to miejsce tu. No śliczne, mówię, że kurczę, trzeba to pokazać, bo szkoda by było nie. Bo chyba najlepszy sekret ze wszystkich. Zajebisty, bardzo mi się podoba. Jezu, i to jest finale, wszystko. Jezu, ja bym chciała mieć takie, słuchajcie, kiedyś na tym widziałam, na eBayu. No. To jakoś się nazywało po angielsku. Jak się nazywają te właśnie takie wielkie, stojące jak w sklepach, wiesz, z tekturki, w postaci Jezus, jak to się nazywa? To miało swoją nazwę i można było na przykład z Larą, z Angeliną pozamawiać. Jezu, jakie to jest piękne. Na eBayu, na Ali, to na Ali nie wiem, czy widziałam akurat, ale na ja eBayu to... na pewno. Mhm. To nie są takie... Okej. Okay. Kurde, to miało swoją specyficzną nazwę. No właśnie, ja nie pamiętam. Można było chyba nawet... Czekaj, ja w ogóle to nie jest taki stand-up? Stand-up? Stand-upy chyba, nie? To są... W każdym razie, a w ogóle w tym telewizorze to te morze takie, ten ocean, który tu widzisz, to tak się zaczyna filmik do Final Fantasy 8. Aha. A ty odgrałeś wszystkie części? Nie, tylko te, które mnie interesowały. Mhm. Czyli 7 nie przeszłam, albo przeszłam raz. Raz przeszłam chyba. Ale 8 no to nagminnie, ale nie przeszłam, w sensie do ostatniego bossa, słuchajcie. To jest najlepsze, więc to będzie kiedyś moje wyzwanie. Przechodziłam 8 chyba z 20 razy. Przysięgam. Ale ani razu nie pokonałam bossa, nie udało mi się po prostu. Mhm. No 9 i tyle. I chyba 10 albo 9, już nie pamiętam. Ale tak to finale nigdy mnie jakoś nie kręciły specjalnie, a natomiast 8 to jest mój hicior. No 8 to jest coś pięknego. No dobra. Okej. Okay. To co, tym takim, słuchajcie, jest bardzo PSX-owym... Jezus, słowa mi brakuje. Akcentem elementem. Dokładnie, no. Akcentem. Kończymy ten custom. Dziękujemy wam serdecznie, że byliście z nami. Wybaczcie nam za nasze lamienie, no ale musieliśmy się troszkę oswoić tutaj z mechaniką tej gry. No i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Pa, pa.